Jeśli chcecie kupić końce do FIFA 16 albo cyfrowe wersje gier na PS4, zapraszam Was do supercoinsy.pl Przy podaniu hasła Koza macie 5% zniżki. Polecam. Sieman, tutaj, Koza, kanał Koza Sport. Witam Was w kolejnym odcinku Koza FC. Jest to seria, w której bez kupowania końców, bez kupowania FIFA buduje buduję fajne składy. E, staram się zdobyć jak największą liczbę monet. Na razie nie staram się dojść do ligi pierwszej. Powoli, powoli to robię, ale głównie chodzi tutaj o zabawę. E, no i pokazywanie, że tak naprawdę nie trzeba wkładać dużej ilości pracy w to, żeby mieć dużą ilość monet i też nie trzeba e, się wymieniać, co też nie każdemu pasuje. Mi w tej FIFA na przykład zarabia się bardzo trudno, e, no a poprzez granie nie jest to tak uciążliwe moim zdaniem. Robię to głównie przez puchary, te specjalne dodawane przez jej, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało w poprzednich odcinkach, to oczywiście zapraszam Was do oglądania i a propos poprzednich odcinków, jak zwykle udało Wam się przebić pół tysiąca łapek w górę, za co jestem bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że ten sukces powtórzycie dzisiaj, e, aczkolwiek dziś nie będzie taki odcinek jak zwykle, że będę Wam pokazywał puchar e, i żeby Otworzymy sobie paczki, ponieważ skupimy się dzisiaj bardzo mocno na Black Friday oraz Cyber Monday, czyli dwóch dniach, w których jej zasypie na toną paczek. Przez co rynek absolutnie zwariuje i możemy na tym zyskać, możemy na tym stracić, dlatego warto jest się przyjrzeć temu zjawisku i o co w tym wszystkim będzie chodziło. Do tego przejdę za sekundkę, ponieważ na początku chcę jeszcze pokazać wam moich zawodników i skład, którym grałem w El Classico, czyli turnieju, który był w ten weekend. E, tutaj widzicie wszystkich zawodników na liście transferowej, no i możecie zobaczyć też skład, jakim grałem. E, niestety nie udało mi się wygrać El Classico, przegrałem trzy razy w finale. Dwa razy w drugiej rundzie bodajże i raz w półfinale. To wszystko możecie sobie. Przeliczyć w meczach zawodników, jakich tam miałem, jeśli ktoś mi nie ufa w to, co mówię. Ehm, niestety nie udało mi się. Nie udało mi się. Strasznie żałuję. Jeden finał przegrałem pokarnych, a tych dwóch, te dwa przegrałem normalnie, w takim normalnym czasie gry. Żałuję, bo ten pokarnych przegrałem strzelając w słupek w 105. Minucie, więc nie było to fajne. No ale mniej fajny jest też teraz to, ile straciłem na tych zawodnikach, ponieważ Pepe sprzedałem teraz za 5200, kupiłem za około 9000, co widzicie na screenach. Isko sprzedałem za 10000, kupując go za 16. Tak czy tak jestem na plusie po tym pucharze, bo miałem dodane, wiecie, te busty końców, tam trafiłem akurat na te po tysiąc i tak dalej, więc nie straciłem na nim za dużo, bo też zawodników trochę snajpiłem, więc nie są to duże straty, wręcz jest to minimalny profit, no ale mogłem zarobić dużo więcej, a przede wszystkim żal mi tej, tej paczki. No ale wracając do tego, co nas czeka w piątek i w poniedziałek, słuchajcie, rynek... Oszaleje bardzo mocno. Już teraz widzieliście po tych zawodnikach, jak mocno spadły ceny. No i ja liczę na to, że z moimi końcami uda mi się wyhaczyć sporą część tego składu. Oczywiście myślę, że dla kazeta nie mamy szansy z... zakupić z tymi końcami, jakie mamy, żeby kupić jeszcze resztę tego zespołu. Ale myślę, że większość tych zawodników uda nam się kupić. Tutaj pajeta będę mógł zamienić z walbueną, jakby co. I tak zgranie będzie się trzymało. Będzie się trzymało. No tutaj będę musiał coś najwyżej zmienić, albo Schneiderle będzie na 8 zgrania. To nie będzie problem. Będę mógł dać buwę za la kazeta jak gdyby, ale ogólnie to jest skład, do którego dążę w tym momencie. Ym, no i będę zbierał na niego monety. Monety będę zbierał w tym tygodniu w, po pierwsze w sposób offline'owy, ponieważ teraz przez 6 dni mamy dostępny Movember Cup, w którym możemy zdobyć 2000 monet e, i złotą paczkę. Myślę, że potem będzie to 1000 monet, ale może działa glitch z, zeszłego z zeszłej FIFA, gdzie stawaliśmy tą paczkę cały Czas, więc zobaczymy jak to będzie. Będę grał ten puchar, będę grał. Um... Online nadal zaraz pokażę wam, jak sobie radzę w ligach. Po prostu będę zbierał monety, a kiedy przyjdzie Black Friday, wtedy zakupię sobie maksymalnie dużą ilość, na ile będzie mi stać, zawodników i uderzę do Movember Cup, który nie jest na tyle prosty, żebym sobie w nim poradził obecnie moim składem, którym gram teraz, e, bo dzisiaj grałem, odpadłem w pierwszej, e, w drugiej rundzie, bo jedną wygrałem, w drugiej przegrałem. Tak wygląda mój skład, tutaj w zasadzie możemy sobie zrobić tą zmianę, bo tu miałem zawodnika, który miał, miał mało kondycji, no ten skład się po prostu nie nadaje. W ósmej lidze, w której teraz jestem, radzi sobie dobrze, ale w tym momencie Cup już mam problemy. Jeśli chodzi właśnie o ligi, tutaj możecie zobaczyć moje poczynania właśnie w lidze ósmej No i moją historię sezonów. Rozegrałem 10 spotkań, wygra, wygrałem 10, rozegrałem, przepraszam, 13 spotkań, wygrałem 10, zremisowałem 2, przegrałem jedno. Bardzo ładnie wygląda mój stosunek bramek, wygląda całkiem nieźle. Oczywiście posiadanie na po, powyżej połowy, ale to nie jest chyba jakiś wysoki poziom. Ja nie jestem mistrzem posiadania, co powtarzam wielokrotnie, więc słuchajcie, tak to wszystko wygląda. Takie są moje plany na kolejne dni. Wiem, że nie jest to coś fascynującego, co teraz powiedziałem, ale myślę, że dużo z Was się może ustrzec przed stratą naprawdę sporej ilości monet, bo jeśli chcecie kupić swojego wymarzonego zawodnika, który troszkę kosztuje, nie róbcie tego teraz. Błagam Was, bo po prostu stracicie dużo monet. Kupcie go w poniedziałek lub piątek. Jeśli nie będziecie mo mogli się doczekać, to przynajmniej do piątku doczekajcie, bo wtedy naprawdę będzie Was czekała spora promocja. No a na sam koniec, jeszcze mam coś dla tych wszystkich, którzy wytrwali do tego momentu. Słuchajcie, stwierdziłem, że trzeba nadać kozaj FC troszkę nowego stylu, ponieważ te stroje, które mam, które miałem od początku, mi się przejadły. Dlatego wybrałem trzy ciemne stroje i trzy jasne. Jeśli chodzi o ciemne, to mamy tutaj stroje Kaliari, stroje Granady i stroje Leicester City. Jeśli chodzi o jasne, mamy tutaj stroje Romy. Mamy stroje Earthquakes i mamy stroje Walencji. Wiem, że one nie są do końca strasznie jasne, ale są na tyle jaskrawe, że na pewno będzie kontrast pomiędzy nimi a ciemnymi. W w pod filmem macie sześć komentarzy z nazwami klubów. Podłapkujcie komentarz, który wam się najbardziej i podoba strój. Nie miało to zupełnie sensu, ale wiecie o co chodzi Wybiorę po jednym jasnym i po jednym ciemnym Z największą ilością e, łapek w górę tak więc, tak więc myślę, że to jest ciekawa sprawa Bo chcę, żebyście wy też mogli się przyłączać Do tego jak Kozewce Będzie się prezentowało, oczywiście jeśli macie jakieś pomysły Na zarabianie, jeśli macie jakieś pomysły na Fajny skład i tak dalej Możecie je jak zwykle podsyłać, ja naprawdę patrzę Aczkolwiek szczerze powiedziawszy nie trafiłem na skład Który jakoś strasznie przykułby moją uwagę, Ale jak widzicie podpowiedzieliście mi z buwą I używam Francuza Gra się nim całkiem spoko. Możemy zobaczyć jego statystyki. 9 goli, e, przepraszam, 9 e, meczów, 6 goli. Nie wygląda to źle. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek troszkę inny, ale nadal Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to jest coś naprawdę dla mnie ważnego. No i co? To by było na tyle. To był Koza kanał, Koza sport. Na razie, pion